Katechizm katolicki świętego Piusa X. Drugi artykuł wyznania wiary. Czego naucza nas drugi artykuł wyznania wiary i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego? Drugi artykuł wyznania wiary naucza nas, że Syn Boży jest drugą osobą Trójcy Świętej i że tak samo jak Ojciec jest Bogiem wiecznym, wszechmogącym, Stwórcą i Panem, że stał się człowiekiem dla naszego zbawienia i będąc człowiekiem nosi imię Chrystus. Dlaczego druga osoba Trójcy Świętej jest nazywana Synem? Druga osoba Trójcy Świętej jest nazywana Synem, gdyż Syn jest odwiecznie zrodzony z Ojca przez działanie rozumu, a więc z tego powodu jest także nazywany odwiecznym Słowem Ojca. Dlaczego Jezus Chrystus jest nazywany jedynym Synem Boga Ojca, skoro także i my jesteśmy dziećmi Bożymi? Jezus Chrystus jest nazywany jedynym Synem Boga Ojca, gdyż tylko On jest Jego Synem z natury, podczas gdy my jesteśmy stworzonymi i przybranymi dziećmi Bożymi. Dlaczego Jezus Chrystus jest nazywany naszym Panem? Jezus Chrystus jest nazywany naszym Panem, gdyż nie tylko jako Bóg wraz z Ojcem i Duchem Świętym stworzył nas, ale ponadto odkupił nas jako Bóg i człowiek. Dlaczego Syn Boży po wcieleniu został nazwany imieniem Jezus? Syn Boży po wcieleniu został nazwany imieniem Jezus, to znaczy Zbawiciel, gdyż miał nas zbawić od wiecznej śmierci, na którą zasłużyliśmy przez nasze grzechy. Kto nazwał wcielonego Syna Bożego imieniem Jezus? Sam Ojciec Przedwieczny, za pośrednictwem Archanioła Gabriela, nazwał wcielonego Syna Bożego imieniem Jezus. W chwili, gdy ten Archanioł zwiastował Najświętszej Marii Pannie tajemnicę wcielenia. Dlaczego Syn Boży po wcieleniu został także nazwany imieniem Chrystus? Syn Boży po wcieleniu został także nazwany imieniem Chrystus, to znaczy pomazaniec, albo poświęcony, gdyż dawni królowie, kapłani i prorocy byli namaszczani olejem, a Jezus Chrystus jest Królem Królów, najwyższym kapłanem i najwyższym prorokiem. Czy Jezus Chrystus był rzeczywiście namaszczony i poświęcony przez cielesne namaszczenie? Namaszczenie Jezusa Chrystusa nie miało charakteru cielesnego, tak jak to było w przypadku dawnych królów, kapłanów i proroków, ale było całkowicie duchowe i boskie, gdyż w sposób istotny posiada on pełnię boskości. Czy ludzie spodziewali się przyszłego nadejścia Jezusa Chrystusa? Tak, ludzie spodziewali się przyszłego nadejścia Jezusa Chrystusa na podstawie obietnicy o Mesjaszu, której Bóg udzielił naszym pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie, a którą ponawiał następnie wobec świętych patriarchów, jak również na podstawie proroctw i wielu znaków,
które zapowiadały Jezusa Chrystusa. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem i obiecanym Odkupicielem? O tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem i obiecanym Odkupicielem, wiemy stąd, że w Nim spełniły się wszystkie proroctwa oraz figury, które Go zapowiadały w Starym Testamencie. Co zapowiadały proroctwa o Odkupicielu? W odniesieniu do Odkupiciela proroctwa zapowiadały, z jakiego pokolenia i rodu ma się narodzić, gdzie i kiedy dokona się Jego narodzenie. Przepowiadały Jego cuda i najbardziej szczegółowe okoliczności Jego męki i śmierci, Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a także Jego duchowe, wieczne i powszechne królestwo, to znaczy święty Kościół katolicki. Jakie są główne figury Odkupiciela w Starym Testamencie? Głównymi figurami Odkupiciela w Starym Testamencie są niewinny Abel, najwyższy kapłan Melchizedek, ofiara Izaaka, Józef sprzedany przez własnych braci, osoba proroka Jonasza, baranek paschalny i wąż miedziany ustawiony na pustyni przez Mojżesza. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem? O tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, wiemy na podstawie świadectwa Ojca, który powiada: Ten jest Syn, mój umiłowany, w którym sobie upodobał. Jego słuchajcie. Ze świadectwa samego Jezusa Chrystusa, potwierdzonego przez najbardziej zadziwiające cuda, z nauczania apostołów i z niezmiennego przekazu Kościoła katolickiego. Jakie były najważniejsze cuda Jezusa Chrystusa? Oprócz zmartwychwstania, najważniejszymi cudami Jezusa Chrystusa są uzdrowienia chorych, przywracanie wzroku niewidomym, słuchu głuchym i wskrzeszanie zmarłych.